Miłość od pierwszego wejrzenia to jest wiersz Wisławy Szymborskiej. I słuchajcie, a propos walentynek, bo tam na Instagramie zapowiedziałam, że będzie trochę walentynkowa książka. Powiem wam, dlaczego ona jest taka wyjątkowa. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka mocno limitowana seria, wydawnictwo Format. I tak, mamy tutaj ten wiersz Wisławy Szymborskiej. Jest on zilustrowany przez bodajże włoską ilustratorkę. I zobaczcie, jak to wygląda. Na każdej stronie mamy taką ilustrację, mamy fragment wiersza i mamy też po francusku. Zdecydowanie jest to książka artystyczna, taka, którą ja bym, jakbym miała wybierać jakiś podarunek dla dziecka, które wchodzi w okres dojrzewania, dla kogoś, komu chciałabym na całe życie podarować jakąś pięknie wydaną książkę, taką, do której się wraca w ważnych chwilach, no bo wiecie, wiersze Wisławy Szymborskiej, można lubić poezję albo nie, ale one są no po prostu przecudowne, więc gdybym miała wybierać, że ktoś będzie miał tylko jedną książkę z jednym wierszem w swoim domu, to będzie ta, ale zaraz wam powiem dlaczego. Bo oprócz tego, że ten wiersz się toczy i że to jest tak właśnie artystycznie wszystko opowiedziane, to my tutaj mamy 6-metrowe ilustracje. I teraz możemy tę książkę czytać tak po prostu, strona po stronie i wszystko będzie dobrze i wszystko będzie się składało w jedną piękną całość. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Ale też, jak sobie ją rozłożymy, ja już wam ją tutaj od tyłu rozkładam, bo nie mam innej możliwości, to zrobi się z tego 6 metrów po prostu takiej jednej długiej ilustracji, którą można czytać także rozłożoną, więc jest to zdecydowanie taka książka, ja bym powiedziała, prezentowa. Całą wam tutaj pokazuję. No i 6 metrów jeszcze mam bardzo, bardzo dużo do rozłożenia. Dobra, chyba wam całej nie rozłożę, ale mam nadzieję, że rozumiecie tę koncepcję. 6 metrów książki. Jak będę robić recenzję na blogu Aktywne Czytanie, to postaram się zrobić jakąś taką ilustrację, żeby było widać, jak to wygląda. Ale spójrzcie, zamykamy i mamy. Więc jeśli mówimy o książkach, które są na przykład dla kogoś z dedykacją albo na prezent, czasami pytacie w grupie Aktywne Czytanie o książkę na komunię, to jak najbardziej może to być ta książka. Ja bym też tę książkę dała rodzicom, takim świeżo upieczonym rodzicom. O tym też często rozmawiamy, bo no umówmy się, jeżeli zaczniemy ten wiersz czytać z małym dzieckiem, ono niewiele z tego zrozumie i te ilustracje też nie będą dla niego czytelne, bo to jest książka taka poetycka, taka artystyczna, ale jest masa sytuacji, w której wiersz o miłości, wiersz naszej noblistki, no sprawdzi się w 100%, a w tym pięknym wydaniu, no ja jestem zachwycona. Widzę taką książkę po raz pierwszy. 6 metrów ilustracji.